Konrad Laszlo Kerekes w ciągu ostatnich 20 lat przynajmniej 1500 razy startował tą małą maszyną, żeby skontrolować pola naftowe w okolicy Segedu i na południowej nizinie węgierskiej. Do głównych zadań węgierskiej spółki akcyjnej przemysłu naftowego i gazowego należy m.in. lotniczy nadzór nad rurociągami. Chodzi przede wszystkim o względy bezpieczeństwa i ochronę środowiska. Pilot-kontroler sprawdza i ocenia sytuację z lotu ptaka, a spostrzeżenia zapisuje w protokole, który nam przesyła. Oczywiście, jeśli dochodzi do sytuacji, która wymaga natychmiastowej reakcji, wtedy łączy się z nami telefonicznie albo zgłasza to odpowiednim służbom, jeśli to one powinny zareagować. Na początku takie kontrole prowadzone były codziennie. Dzisiaj liczba spadła do 6 w miesiącu. Najlepiej sprawdzają się maszyny, które mogą latać nisko. 180-200 metrów to najlepsza wysokość do prowadzenia skutecznej kontroli. Olgi wymaga specjalnej obserwacji. To konkretny obszar, który musimy dokładnie sprawdzić. Trasę lotu najlepiej można porównać do biszkopta. Cały teren oblatujemy taką trasą i obserwujemy po lewej i po prawej stronie. Pilot samolotu musi przede wszystkim zwracać uwagę na sam lot, ale oprócz tego może też obserwować, więc patrzy na lewo, a obserwator na prawo. Daje to w sumie szeroki zakres. Idealna wysokość, która pozwala na obserwację całego terenu w czasie, jaki mamy do dyspozycji, to 200 metrów, a prędkość lotu to około 130-140 km na godzinę. Najdłuższa trasa, jaką muszą pokonać, to blisko 300 km. To, na co ma zwracać uwagę, to zakazy i ograniczenia dotyczące pasów bezpieczeństwa wokół szybów i rurociągów. Zabronione jest sadzenie drzew na trasach rurociągów, nie wolno wykonywać żadnych prac melioracyjnych, rolnicy mogą prowadzić orkę na głębokości jedynie 50 cm. Latem, gdy świeci cudowne słońce, pilot Laszlo Kerekes pokazuje, gdzie znajdują się charakterystyczne, dobrze rozpoznawalne punkty obserwacyjne. Po każdym starcie kontrolerzy pracują w powietrzu około 2 godzin. Tak wiele razy przemierzali podniebne trasy, że znają je niemal na pamięć. Każda zmiana, anomalia jest natychmiast wychwytywana. Z dyspozytorami rozumiemy się błyskawicznie, wystarczą 2 słowa. Jeśli zauważymy gdzieś jakąś nieprawidłowość, to podnosimy alarm przez telefon komórkowy. Czasami dopytujemy o coś, gdy jakaś rzecz jest dla nas niezupełnie jasna, czy to ma wpływ na niebezpieczeństwo, czy też nie. Najważniejszym celem lotniczej kontroli rurociągów jest sprawdzenie bezpieczeństwa gazociągów i naftociągów. Piloci, obserwatorzy widzą niemal wszystko. Zgłaszali już pożary, nieszczelności, wypływające zanieczyszczenia, a teraz informują również o wędrówkach nielegalnych imigrantów. Kilka lat temu uratowali mieszkańców małej osady. W opuszczonej osadzie zapalił się dom i według mnie mieszkańcy nie mieli jeszcze telefonu komórkowego. Widzieliśmy, że mają poważne problemy, bo z budynku pożar przeniósł się na parkujący obok samochód. Nie mieli czasu, żeby go zabrać. Machając, dawali nam znać, że potrzebują pomocy, a my wezwaliśmy straż pożarną i poczekaliśmy na jej przyjazd. Krążyliśmy tam, dopóki straż nie przyjechała. Każdy start, każdy lot jest inny, zwłaszcza gdy lata się tak nisko. Ale cel zawsze jest ten sam, żeby na lądzie nikomu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Możemy zobaczyć wiele interesujących rzeczy. Siedliska zwierząt, bujną roślinność, jesienią, wiosną, jak zmieniają się kolory. Niezwykłe są loty wczesnym rankiem, mgliste okolice, wschód słońca. Nie jestem w stanie nawet opisać, ile pięknych rzeczy widzimy codziennie podczas naszych lotów. I mogę powiedzieć z całą pewnością, na 100%, po 25 latach pracy, że z powietrza możemy dostrzec każde niebezpieczeństwo, a na ziemi każdy może być spokojny.